Panie Gator, do Szenka to się nie podskakuje. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Żak. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Szenk 2. Wow! Przed chwilą miałem poradę, że mogę naładować sobie... I mogę do trzema nożami naraz nawet rzucić. Pięknie. Może będę musiał to wykorzystać. Powrót na czyn. Serio jeszcze kości od tego oberwał? Jakim cudem. To kto? Dobra, uwolnimy typa. Thanks, man. Here you go. Kurde. Dobra. Większy damage na dużych przeciwników. Największy damage, mała prędkość, duży stun. No i wiadomo, jako że to shotgun, najefektywniejszy na bliskim dystansie. Co za typy? A sobie czekam, no jakbym sobie wziął tego. Pochodnie. Już myślałem, że spudłowałem, ale na szczęście nie. Congratulations. No! Nie! Kurde. W strasznie głupim miejscu zginąłem. Jeszcze w sumie w głupszy sposób. O tak, jeszcze tutaj kup. Wow, co jest? On mnie gryzł? Co, jakieś kanibale, czy jak? Teraz na to wygląda. Szybko poszło. Muszę też wypatrywać tych... Wow. Duży typ. Bardzo. Dziękować. Użyj? Jak w Indianie Jonesie, no kurde! Let's go! Wow, to mi się to prawie zepsuć, to w naprawdę zgrabny sposób. Dobra, shotgun średnio skuteczny. A, jest zejście. Chyba nie do końca do tego, co chciałbym, żeby było, no ale... Niech będzie. No dawaj, szan w górę. A, okej, okay, tu się mogę wspinać. Tak, zniszczyłem, że się chyba zgliczowało audio. A proszę, tutaj mamy. Fałszywa historia. No, na koniec oczywiście odcinka sobie sprawdzimy. No nie no, w dół. O, tam większe leczenie. Też pytanie, czy jak sobie użyć go już teraz?
Może poczekajmy. A nie, dobra, jednak nie. Bo dalej, bo raczej się tu nie będę cofał, więc użyjmy go teraz. Górę, górę, górę. O proszę, drugie? Tak blisko siebie? Zaginiona osoba. No tak, to szczerze, że gościu jeszcze nie padł. Za ładnie by było. Dziękuję. A, jeszcze nie padł? No teraz padł. Jezu, już myślałem, że zginę, ale nie. Na szczęście. A kurde, podpucha była z tą drabiną. Nie dałem się. Proszę. No i proszę, nawet mi życia nie ubyło. Na całym tym pojedynku. Pojedynku. Powiedzmy. Czekaj, czy mogę iść bliżej? Nie, nie mogę. A, dobra, trudno. No serio, akurat tyle z typa wypadło. Nie fajnie go, nie fajnie. Gdzie mam iść? Definitywnie nie tutaj. Ale troszkę leczenia zawsze zawsze w cenię będzie. A tu jest zjazda, dobra. Jest tutaj. To dla kontry mamy do sobie gości. A chociaż nie tylko. Dobra, najpierw zbieramy to. No nie wiem, co to jest, złoto czy coś innego. Rozpoznajemy typa. Już 13. Tylko weź się nie zabij sam, stary. Idę w górę. Jak to będzie bossem tego levela? Jak na razie każdy level kończy się bossem. Makrelą cię zdzielę, typie. A właśnie, bo ich też mogę kontrolować. No to było ładne. Na dobitkę, ten shotgun. No i proszę, kolejny wywiad. Kanibale! Proszę, czyli dobrze trafiłem. Ale ten, jak tam jakiś gruby był chyba na tym. Obęk król kanibali! Nie, naprawdę boli mnie ta strzelba tutaj, nie? Już wolałbym mieć te noże. A na nich też nie ma jak... jakby sobie ponabijał progresatorą, żeby tym ciężkim przedmiotem pozabijać przeciwnik. Na nich się tego nie da zrobić. Bo oni podejdą, jak tego atakuje, to już się wycofują. Dobrze. No dawaj. Thank you.
Zas, naprawdę. No chodź. Płoń! Okej, okay. Zabiłem typa. No, minę miałem identyczną jak Shang przed chwilą, nie? We found where they've been keeping the hostages. It's a barge a mile offshore. No dobra, to lećmy tam. W ogóle też tego nie ogarnąłem, Boże, przecież to nie są przyciny, tylko są klatki mi drobią. Przecież też nie dlaczego. No strasznie niski. Możemy zagramy teraz Corino? Kosa czy miecz? Miecz jest szybki, ale kosa ma duży knockback. Spróbujmy z mieczem. O, rewolwer albo Uzi. Weźmy rewolwer. Mołotowy. No i tutaj klasyka. No to weźmy granaty. Jol. Ciekawe, skąd babka ma ten miecz. No nie, nie o to mi chodziło. No! Boże, obróć się, kobieto! Kto nazywa okręt sprawiedliwość? O, brawo! Brawo ja! Tak się dałem obić po drodze, że dostałem gonga na kaczan. I od razu zginąłem. No. Perfekcyjnie. A dobra, ale też. Wolny jest strzał. Ale wiadomo, to w końcu to rewolwer. Chociaż dziwo, Shang też miał niby rewolwery, a. Jego rewolwery były szybsze, więc. Czy to faktycznie zależy od szybkostrzelności? Czy od strzelca? Okej, okay, no ona jest też zwinniejsza oczywiście. Od Shanka. No, prawdopodobnie zwinniejsza. Ty tutaj na YOLO mi kontra wyszła. Bo chciałem gościa złapać, a skontrowałem. Dobra, tutaj nic nie ma. Widać też, że ona też takie cięższe rzeczy, no, z dużym tym przenosi, z dużą trudnością. Cyclops! Okej, okay, czyli mamy chyba już bossa. Cyklop się nazywa. Czekamy ich mieczem. No nie powiem, to było troszeczkę brutalne. Ale hej, ja to lubię. Ej, ona też może gościowi taką kontrę zrobić? Dawaj, pokaż co możesz zrobić, kobieto. No nie tym razem. A kurde, i co, sekret?
to? Powiedzmy. Mina, pierwszy raz znaleziona w grze. A, jednak sekret. Tankowiec. Patrzcie, ona idzie na dwa, Shank niby chodzi z jednym, ale w sumie też ma dwa. Tak mi się wydaje, że Shank no, wygląda jakby chodził z jednym. Ciekawe, będzie więcej leveli, gdzie będę mógł grać Koriną. Nie, ale babka umie się tym mieczem posługiwać. Parady go nie nosi. Żadnych min! Proszę, jeszcze żywa tarcza poszła. Czy poszła? Weszła. Hu, ładnie! No ej, była kontra. Kopniak w pysk i elo. Nie, harpun i leczenie poproszę. No, ataki akurat bronią podobne. O! To już wiem, co mogę zrobić z tymi typami. No, dawaj. Gość nam obija. Oj! Ała! Ej, tego się nie spodziewałem! Dobra, tam nie ma przejścia, myślałem, że będzie. Tu jest? Nie ma. Czyli idziemy prosto w dół. Ha! To akurat leczenie bym miał, kurde. Dobra, jak będę na hardzie przychodził, będę to musiał mieć na uwadze. No, Korina, do góry! Bum! No psz, idealny wyskok miałem, no kurde! Dobra, bierzemy to. Dziękuję za leczenie. A tych dwóch gdzie chciało? Okej, siódme combo na 20 ciosów. Przynajmniej na 20 ciosów. Dobra. Miny uzupełnione. No psz, serio? Wiesz, że jeszcze zaliczyło to, co masz zrobione. Tu nic dalej chyba nie ma.
O, Francuz. No, ale jak pałą zwykłą byśmy uderzali. A nie, jednak jest dalej przejście. Dobra, ale czy to jest wszystko? O, tu mogę telewizor użyć jako broni. Tak, to będzie tyle. Warto wiedzieć. Wiesz, jak ona skacze? Tak mega zwinnie. Okej. Okay. Oj, proszę, biokoridy. Jaki szpagat! Kurde, no to jest też brutalne. Ale jak mówiłem, bardzo w moim stylu. Kurde, przesobiło mi gro. Nie, ładny jest ten szpagat. No, w dół. Jeszcze w dół. Miny. Ile? Chyba dwie. No, bo bynajmniej dwie. No, mamy plan. No czemu? Kurde, już tak blisko było. No, był unik. Serio? No i dobra, gościu go spalał. Oczywiście nie było za łatwo, co? No, nie mogę się cofnąć, szkoda. Ale to jeszcze są miny do uzupełnienia zawsze. Serio? W takim kontrze tego dwóch typa trzymali? Nie wiem, czy być rozczarowanym, czy zawiedzionym. W ogóle macam się z trupem, widzieliście to? A, powoli zdejmujemy. No i co? Mam szybsze paluszki. Aj, takie trzy fale pewnie będą. Po jednym grubasie na jedną taką klatkę. Klatkę. Okej, czyli jeśli zablokuj... Notka dla siebie. Jeśli zablokujesz... Jeśli przerwiesz atak, który możesz skontrować i od razu ciśniesz kontrę, to jeszcze skontruję. Jest ostatni gruby. Dawaj, dawaj. 20 trafień. Ach, nie było. Niestety.
zniszczenia, troszkę tego. Zanim otworzymy to, to jeszcze weźmiemy sobie dwa granaty. No, po dwa granaty, co? Znaczy po dwa wszystkiego. Oho, czyżby Cyklop był bossem? Chyba, że to jest ona. Więziona bestia. Nie wiem, no to chyba nie jest kobieta. Mówię chyba, myślę, mam nadzieję. A, i zaboli. W dół. Okej, dobra, też muszę patrzeć, jak daleko jestem. Jestem bardzo daleko, to mnie tylko lekko podrzuci. Jak jestem bardzo blisko, no to momentalnie spadnę. No, chyba, że jestem tak blisko, no to nic nie zrobię. No. Ja bym muszę tego bossa w ogóle nie liczył mi tego. No, muszę pamiętać, że nie jestem nieśmiertelny podczas tych wykończeń. Znaczy wróć, jestem tak trochę nieśmiertelny, ale nie jestem nietykalny. I że prawie temu czemuś życie nie zjechałem. Dawaj. Dobrze. Wow, ej, Corina jest naprawdę silna, jak na taką chudą babkę. Tego cyklopa nieźle poskładaliśmy. Ale dalej nie wiem, czy to jest baba, czy to jest facet, ale chyba facet. Głosy takie trochę babskie. Czy babskie, kobiece. Nie obrażając nikogo. Dobra, nie masz pomysłu, to strzelaj. Po prostu strzelaj. Właśnie to jest krwi w ogóle, nie? Próbuję skupić podczas tej walki, ale wygląd tego bossa trochę mi to uniemożliwia. Dobra, już na oko ma tak jedną piątą. Dawaj, teraz nie zginę już, bo się zdenerwuję, jak z własnej głupoty teraz zginę. Biegnie? Nie uderzę. O nie! Zabolało. Dawaj, jest koniec! O nie, czy ona zrobi to, co myślę, że? Tak, zrobiło to! I tyle go widzieli. To Sunset's Edge. What is that? I don't know.
We just get paid per head. Magnus does whatever he wants with them afterwards. Ładnie. 17 minut mi zajął ten level. No głównie przez tę walkę na końcu. No i proszę, coraz bliżej jestem końca kampanii fabularnej. Teraz będzie Shang znowu. Ej, poważnie? Tylko jeden level z Corinu? Jestem troszeczkę zawiedziony. Myślałem, że będzie tak chociaż na ten. Że dwa levele by na mnie, a tutaj proszę, jednak nie. Czy to jest tylko taka odskocznia, żeby się na survival przygotować, bo w survivalu wiem, że można grać Corinu. Rebelianckie info. Tutaj znalazłem. Na pierwszym levelu. Drag Kingpin Cesar murdered. No, zamordowany przez Shanka. Czyli tak jak sądziłem, Magnus wykorzystał te wszystkie powiązania Cezara, w sensie no przejął po prostu kontrolę nad wszystkimi tymi kartelami, nad kartelem Cezara oraz nad kartelami, którymi ten zarządzał. Corina. Corina Carlos, rebeliantka. Corina dowodzi rebelią przeciwko milicji Magnusa. Jest ekspertem broni. Specjalizuje się w kosie i mieczu. Zna Shanka od kiedy byli nastolatkami, ale nigdy nie angażowali się emocjonalnie. W sensie wiecie, no, żadnych romantyzmów między nimi nie było. Kiedy byli dziećmi w sierocińcu, traktowali się jak rodzina. Jak rodzeństwo. Zaginiona, ostatnio widziana podczas spinaczki. Nie, podczas hitchhike. Machasz auto, jedzie. Jest, jak potrzebuję słowa, to mi brakuje, no. A wiem o co chodzi, mam to na końcu języka. Co to było? Hitchhiking. Na końcu języka to mam. Machasz, bierzesz auto. Jazda stopem, o, mam, w końcu. Ostatnio widziana podczas jazdy stopem wzdłuż czarnej drogi. Albo mrocznej ścieżki? Nie wiem. Tutaj było po kolei. I tutaj. Kanibale. Plemię, które zamieszkuje niewielką wyspę niedaleko brzegu Los Belos, są znani z ich smaku do ludzkiego mięsa. Etniczne pochodzenie nieznane. Jednakowoż nie są oni tubylcami tej ziemi. Nieudane śledztwo rządowe 15 lat temu prowadziło do masakry kanibali i do masakry na wyspie kanibali. 13 martwych, w tym jeden kanadyjski naukowiec, Jean-François Dumas, nie spotkano jeszcze żadnej kobiecej kanibalki. Żadnej kanibalki jeszcze nie spotkano, odwróć. Że sami faceci. Fałszywa historia. Broszura turystyczna do ruin antycznego miasta jako ekscytująca turystyczna, jako ekscytujący cel dla turystów. No, a jak wiadomo, to służy temu, żeby przyszli sobie na party Rozel i potem zaginęli. Okej, czyli ostatnie 5 mi zostało. Cyklop. Imię? Rin de Leon. Okej, jest to, jednak to jest facet. I Strain. Kurde, nie wiem, nie pamiętam jak Strain. Dobra, to na razie usuwam. Brat generała Magnusa. A, samy Magnusa to jest brat, okej. Czekaj, a czy Inferno to jest brat tego, a czy Inferno to nie jest też brat? Tak, Inferno to jest młodszy brat Magnusa. A Cyklop to jest brat Magnusa, ale na równi wiekowej. Brat generała Magnusa, Rin,
był w opozycji do tej rządzy władzy Magnusa i próbował go zabić. Został powstrzymany przez jego bliźniaka Aleksandro de Leona, a.k.a. Inferno. W trakcie akcji Inferno stracił oko i zdecydował... w zadośćuczynieniu zdecydował wyłupić oko Rena. Wiadomo, co chodzi. Tam oko wyłupił, co on stracił. Ren został uwięziony na tankowcu przez ostatni rok. Okej. A właśnie, jeszcze długo plany tankowca. Ta barka jest używana przez milicję jako swego rodzaju więzienie. Lokalni świadkowie twierdzą, że zaobserwowali, jak milicja ładuje i rozładowuje kilka skrzyń bądź tych kontenerów na dzień. Notka. Schemat może być przedawniony. Sprawdzać z uwagą. Okej, czyli został mi tylko Magnus, doktorek i trzy jakieś informacje o świecie, powiedzmy. Okej. Czyli póki co, to trzeci odcinek będzie tyle. Ale wow, jestem naprawdę w szoku, jak szybko to leci. Zresztą pewnie byłoby dłużej, gdybym po prostu grał jedną misję na odcinek, no ale trochę tak lipa, nie? W sensie wiem, że jeden ziomek, od którego biorę napisy angielskie, tak robił, no ale no... Mi się za dobrze gra, żeby po jednej misji sobie odpuścić. Ale okej. To będzie w tym odcinku na tyle. W kolejnym kończymy fabułę jako podstawkę. Znaczy podstawkę, jako... bo tu nie ma DLC-ku. Przecież to jest nie było DLC-ku do poprzedniczki. Kończymy na normalu, a potem lecimy z hardem. Ale póki co dla mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!